Rok 2020 jest ogłoszony rokiem Stanisława Żółkiewskiego przez Sejm Rzeczypospolitej. Ten rok jest wyjątkowy, ponieważ sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła zrealizować bardzo wielu zaplanowanych aktywności, wystaw, seminariów. W związku z tym spotykamy się online, ale mam nadzieję, że będzie to godne podsumowanie tego roku i że będziemy mogli merytorycznie porozmawiać o Żółkiewskim, o tym, jak go pamiętamy, jak go kiedyś pamiętano i czy warto przypominać tę postać. Cały projekt i wiele aktywności, które w tym roku muzeum zorganizowało w związku z rokiem Stanisława Żółkiewskiego, było możliwe dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy z programu Niepodległa na projekt, który nazywał się Jak słodko i zaszczytnie umierać za ojczyznę, Stanisław Żółkiewski w pamięci potomnych. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Bez tego wsparcia nie można byłoby zorganizować prac konserwatorskich na obiektach związanych z Żółkiewskim, które są w zbiorach wilanowskich. Nie można by było zorganizować wystawy online i rzeczywistej wystawy, jak również tego seminarium. To seminarium, proszę Państwa, jest nagrywane i to seminarium będziemy udostępniać. Mam nadzieję, że w dobrej jakości, nawet jeśli Państwo teraz macie pewne problemy z wizją czy z głosem, który gdzieś tam ucieka, to mam nadzieję, że to nagranie, które będzie udostępnione później, będzie dobrej jakości, będziecie Państwo mogli odsłuchać całość. Żeby była dobra jakość przekazu, to bardzo proszę, żeby w kamery osoby, które nie występują, które nie mówią w danym momencie referatu, czy nie prezentują prezentacji, bardzo proszę o wyłączenie kamer i wyłączenie dźwięku. To pozwoli nam na lepszy przekaz, na szybszy przekaz i mam nadzieję, że wtedy wszystko Państwo będziecie dobrze widzieć i dobrze słyszeć. Jest możliwość, osoby, które się u nas wcześniej zarejestrowały, mają możliwość zgłaszania uwag, zgłaszania pytań na czacie i bardzo proszę o wpisywanie tych pytań, wpisywanie tych uwag na czacie, które będziemy na bieżąco przeglądać. Część osób, która zgłasza się i tylko będzie takimi, można powiedzieć, biernymi słuchaczami, nie ma możliwości zajrzenia do tego czatu, w związku z tym pytania, które będą zadawane na czacie, ja będę po prostu odczytywać, tak żeby wszyscy, którzy przysłuchują się tej konferencji, mieli możliwość wysłuchania pytania i potem wysłuchania również odpowiedzi. Także tyle spraw takich technicznych z mojej strony i teraz oddaję głos panu dyrektorowi Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, panu Pawłowi Jaskanisowi. Bardzo proszę. Dziękuję pani doktor. Jeszcze raz wszystkim prelegentom i uczestnikom dzisiejszej naszej wideokonferencji serdecznie dziękuję za obecność i przygotowanie swoich wystąpień. Poproszę pytających na czacie o imienne adresowanie pytań, to nam trochę ułatwi, chyba że będą pytania natury ogólnej. Plan naszego posiedzenia seminaryjnego Państwo dobrze znacie, no bo inaczej byśmy nie uczestniczyli w tym spotkaniu. Jest to pierwsze z przedsięwzięć, które muzeum przygotowuje już dosyć dawno, od dosyć dawna poświęconych penetrowaniu zjawiska pamięci w wiekach XVII i XVIII. W sposób oczywisty ideał rycerza uosabiany przez hetmana Żółkiewskiego, czy ideał skutecznego wodza. Możemy tutaj oczywiście różne stworzyć odniesienia symboliczne w stosunku do króla Jana III. Będą nam towarzyszyć przez wszystkie najbliższe lata. To jest pierwsze z tego rodzaju spotkań, które mam nadzieję uda nam się dla wieku XVIII podsumować w konferencji jesiennej za rok. Jej kształt nie jesteśmy z wiadomych względów, czyli i ograniczeń komunikacyjnych, jak i ograniczeń finansowych w tej chwili zaplanować w całości, ale na pewno to się odbędzie. Będzie to połączone także z wystawą. Doktor Anna Ziemlecka jest kuratorką malutkiego projektu
poświęconego eksponowaniu w muzeum na nowo pozostałości z grobowca, tkaniny natrumiennej, jakiegoś fragmentu rytuału pogrzebowego Stanisława Żółkiewskiego, które te fragmenty są zachowane po części w naszym muzeum, z zakupów właścicieli pałacu w XIX wieku, jak i w Muzeum Czartoryskich i Muzeum Narodowego w Krakowie. No, nie udało nam się przygotować pełnej wystawy, niemniej po konserwacji te fragmenty łącznie z klęczącym przed krucyfiksem hetmanem są dosyć wzruszające i jedną sceną bitewną. W trakcie konserwacji okazało się, że to jest dosyć oryginalne, dosyć interesujące artystycznie dzieło, będące pokazem tej komemoratywistyki XVII-wiecznej o głębokiej tradycji sięgającej jeszcze antyku, jeśli wspomnimy chociażby kolumnę Trajana czy lica sarkofagów, nie tylko o tematyce chrześcijańskiej oczywiście. To jest ta perspektywa i badawcza, i naszych zainteresowań, to znaczy pytania o tworzenie i wykorzystywanie narzędzi mnemotechnicznych, które oddziaływały i były wykorzystywane w propagandzie władzy. Pałac Wilanowski jest pełny takich przykładów, bardzo często intelektualnie wysublimowanych, abstrakcyjnych, nawiązujących do literatury o tradycjach antycznych, czy rzymskich, czy greckich. To jest właśnie kawał polskiej, dobrej i europejskiej kultury, o której możemy opowiadać. Dlaczego z kolei za rok zaczynamy od XVIII wieku? No, siłą rzeczy spróbujemy zmierzyć się z problemem pierwszych odniesień związanych z królem Janem III i Wiktorią Wiedeńską. Chociażby jak przeniesienie ciała królewskiego na Wawel. Jak próba konkurowania pomiędzy królem Stanisławem Augustem a Radziwiłłami z wystawami. Fragment tych działań przedstawimy w malutkiej naszej wystawie w sali uczt, która powstała na koniec życia króla Jana III, gdzie na pewno wspominano bohaterskiego hetmana Żółkiewskiego. To jest jedynie zapowiedź. Przy okazji chciałbym bardzo podziękować naszej jednej z prelegentek, pani Zabinie Jagodzińskiej, za tą książkę i za uczestnictwo w naszym spotkaniu, tak jak innym prelegentom. Nie miałem przyjemności poznać pani wcześniej bezpośrednio, ale mam nadzieję, że ta współpraca, podobnie jak z panami profesorami, panią dyrektor, będzie się rozwijała. Chciałbym także zarekomendować państwu książkę o charakterze konserwatorskim autorstwa Michała Witkowskiego, konserwatora dzieł sztuki, jednocześnie historyka sztuki, który na zlecenie rządowe, to było z czasów zarządzania w ministerstwie pani dyrektor Doroty Jagodziszewskiej, za co dziękuję, projektu poświęconego do badaniu tego, co można było w tynkach odkryć jeszcze we wnętrzach pałacu, zamku Żółkiewskiego. No i nagle się okazuje, że dekoracje szczątkowo zachowane w postaci resztek fryzu są możliwe do zrekonstruowania, w części ideowej przynajmniej, ale więc fryzu takiego, który był bardzo typowy dla około 1600 roku w środkowej Europie, nie tylko i we Włoszech, i szerzej pokazujących odniesienia bohaterów, no, chociażby do Aleksandra Macedońskiego. Stanisław Żółkiewski niedługo po ufundowaniu Żółkwi i rozbudowaniu zamku właśnie taki program przyjął. Co było na ścianach więcej pokazywane poniżej tych fryzów malowanych, tego nie wiemy. To jest wielki program badawczy także dla tych, którzy chcieliby zmierzyć się z inwentarzami, o ile się zachowały, czy innymi źródłami pośrednimi, które mogłyby nam odtworzyć tą historię tła. Więc nie tylko historia polityczna, nie tylko historia zmagań wojennych i przewag innego rodzaju, ale także te subtelne elementy działalności kulturalnej i Żółkiewskiego, i Sobieskiego nas niesłychanie interesują. To mam nadzieję, że wystarczająco uzasadniłem wszystkie nasze kolejne spotkania. Bardzo, bardzo dziękuję panie dyrektorze za wstęp. Proszę państwa, być może macie państwo programy przed oczami, ale ja jeszcze do tego programu chciałabym się odnieść. Seminarium jest kilkugodzinne. Przewidzieliśmy kilka przerw
sesjach, tak, żeby mamy świadomość tego, że przed komputerem jest bardzo, bardzo ciężko wytrzymać te kilka godzin. Dzisiaj wyśmienite grono referentów, którzy prezentują różne dziedziny, zarówno historię, historię sztuki, literaturoznawstwo, więc mam nadzieję, że utrzymają Państwa przed komputerami i spędzimy razem z sobą cały dzień. Ja referentów będę przedstawiała na bieżąco przed każdym wystąpieniem. Podzieliliśmy to seminarium na takie trzy części i dyskusja, zadawanie pytań i odpowiedzi na te pytania będą na koniec. Nie po każdym referacie, tylko będziemy zbierać te pytania i będzie możliwość usłyszenia tych odpowiedzi na sam koniec, a potem przerwa i będziemy mogli wrócić już z inną tematyką. Najpierw, proszę Państwa, zagadnienia historyczne, potem cały taki duży panel poświęcony zagadnieniom pamięciologicznym, jak pamiętano, jak upamiętniano Stanisława Żółkiewskiego i na koniec odrębny panel, wyjątkowo ważny, to są prace konserwatorskie, czyli Stanisław Żółkiewski w świetle tych prac konserwatorskich, które są prowadzone przez ostatnie kilka dekad w Żółkwi i to zaprezentuje nam pani Janiszewska. Będzie dużo o kolegiacie, ale myślę, że też będzie możliwość w dyskusji powiedzenia troszeczkę więcej o zamku, który stoi dosłownie kilka kroków od kolegiaty i który no, też wymaga ogromnych prac konserwatorskich. Żeby, proszę Państwa, nie przedłużać, mamy wprawdzie jeszcze chwilę do 11:30, do oficjalnego rozpoczęcia, ale ja myślę, że mogę już tutaj, że Państwo pozwolicie, że jeszcze raz przywitam referentów, którzy nam się pojawili z kamerami, że widzimy pana profesora Nagielskiego, pana profesora Dybasia, panią dyrektor Janiszewską Jakubiak. Wiem, że jest z nami również pan profesor Dariusz Milewski. O, właśnie pojawił się nam pan profesor. Bardzo serdecznie witam. No, jest z nami również pani doktor Sabina Jagodziński, autorka książki, o której wspomniał pan dyrektor. Świeżutka, nowiutka, dosłownie kilka dni była do nas z drukarni, także jeśli ktoś chce więcej poczytać o upamiętnianiu Żółkiewskiego i w ogóle upamiętnianiu wojen tureckich przez rody zarówno żółkiewskich, jak i sobieckich, a potem Radziwiłłów, to bardzo zachęcamy do zaglądnięcia do tej książki. Także jeszcze raz Państwa serdecznie witam i będę powoli oddawała głos referentom. Zaczynamy, proszę Państwa, od profesora Nagielskiego. I właściwie musiałabym tutaj osobny referat wygłosić na temat profesora Nagielskiego. Bardzo się dziękujemy, że pan profesor zgodził się wziąć udział w tym seminarium. Profesor Nagielski jest profesorem na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Trzeba pamiętać, teraz nazwa się zmieniła. W związku z tym trzeba pamiętać, że to już jest teraz Wydział Historii. Specjalizuje się w historii wojskowości Polski i historii epoki nowożytnej, ale też badaniem dziejów kozaczyzny. Jest autorem ogromnej liczby artykułów, książek, redaguje, wydaje. No, jest to naprawdę ogromne, monumentalne prace. Między innymi jest autorem Pocztu Hetmanów Rzeczypospolitej, tych hetmanów koronnych, jak i hetmanów litewskich. Zajmuje się również konfliktami Rzeczypospolitej ze Szwecją i państwem moskiewskim. Także jest jak najbardziej osobą tutaj, no, można być naznaczoną do tego, żeby opowiedzieć nam o Stanisławie Żółkiewskim i jego wkładzie w rozwój staropolskiej sztuki wojennej. Bardzo proszę, panie profesorze, za rozpoczęcie referatu. Dzień dobry Państwu. No, spadł na mnie obowiązek bardzo poważny, dlatego że w ciągu 20 kilku minut mam przed postać wyjątkową. Postać, która prawie 40 kilka lat spędziła w polu, a więc ze względu na swoją działalność wojskową, a jednocześnie doczekała się aż czterech biografii. Opieram się tutaj oczywiście na ostatniej ocenie działalności wojskowej
Żółkiewskiego, którą dokonał w 2014 roku profesor Jerzy Urwanowicz w studiach historyczno-wojskowych, porównując tutaj właśnie te cztery biografie, a więc autorstwa Artura Śliwińskiego, Antoniego Prochaski, do dzisiaj aktualnej, Leszka Podchorodeckiego i Jerzego Besary. No zdradzę Państwu oczywiście kulisy, a więc można powiedzieć same zakończenie dużego artykułu profesora. No trzeba pisać od nowa biografię Żółkiewskiego. Obrosła ona bowiem wiele mitów, bo przecież z jednej strony ogrom zwycięstwa pod Byczyną, Kłuszynem, które są perłami w dowodzeniu Żółkiewskiego, a z drugiej strony Kartazis pod Cecorą i w związku z tym postać obrosła legendami i mitami. Pamiętajmy, że sprawował urząd hetmański ponad 30 lat, a ponad 40 kilka służył wojskowo. Warto zwrócić uwagę, że jego itinerarium bojowe zaczyna się de facto od czasów batoriańskich, od wojen batoriańskich, na co właśnie zwrócił uwagę Jerzy Urwanowicz, że w zasadzie jest on mylony ze starszym bratem Mikołajem, który obecny był w bitwie pod Lubieszowem, wojna z Gdańskiem Batorego, a dopiero datuje się jego to itinerarium bojowe z czasów trzech wypraw moskiewskich Stefana Batorego. Warto także podzielić ten itinerarium na dwa etapy. Etap, kiedy był podkomendnym jako hetman polny koronny od 1508 roku za zasługi pod Byczyną, za zdobycie chorągwi, choćby z czarnym orłem cesarskim Habsburgów, otrzymał z protekcji Zamoyskiego buławę polną koronną. I od tego momentu w zasadzie współpracuje ze swoim mistrzem, sponsorem, a jednocześnie w jakiejś mierze wpływającym na jego dalszą część kariery Janem Zamoyskim, aż do 1605 roku, a więc do śmierci Zamoyskiego. I to drugi etap. Drugi etap to już działa na własny rachunek, a więc jako hetman polny, a od 1618 roku hetman wielki. Warto to przypomnieć, dlatego że nie wszystkie jego decyzje, szczególnie do 1605 roku, były akceptowane przez Zamoyskiego. I druga sprawa. Oczywiście, jeżeli bierzemy itinerarium, czyli bierzemy pod uwagę te najważniejsze jego dokonania, to poza oczywiście kampaniami Batorego, kiedy dowodzi rotami, a nawet zagonami jazdy, mamy następnie Byczynę, kampanie dwie mołdawskie pod komendą Zamoyskiego 1595-1600, no i po drodze oczywiście krwawe stłumienie powstania Semena Nalewajki z 1596 roku. Już wówczas, co jest cenne i na pewno inni występujący po mną koledzy i koleżanki będą wspominały o tym, miał już wówczas bardzo krytyczny pogląd na temat, Rzeczypospolita nie ma spójnej polityki w stosunku do kozaczyzny i na to zwracał uwagę także w swoich wystąpieniach sejmowych. Później mamy oczywiście po kampanii mołdawskiej Zamoyskiego w 1600 roku kampanię inflanską lat 1601-1602, świetnie opracowaną przez Herbsta. No tutaj oczywiście troszkę polemizuję z wielkim mistrzem polihistorem. Dlaczego? Dlatego, że mamy tu przeciwstawienie dwóch wielkich postaci. Z jednej strony Zamoyskiego, wielkiego metodyka wojny, z drugiej strony działający z charyzmą, stawiający na kawalerię, zagonów kawalerii podchodzącej pod rewal, ale Herbst podkreśla dwie generacje. Generacje pod względem oczywiście choćby kiedy rozpoczynali służbę wojskową. No i tu się mylę, dlatego że ta różnica wiekowa między Zamoyskim a Żółkiewskim była niewielka. 42 i 47 rok. A więc trudno mówić o takich różnicach generacyjnych. W każdym razie również i tutaj zabóz, jeżeli chodzi o talent, szczególnie wykorzystania kawalerii, zagonów kawalerii na oczywiście w inflantach. I drugi etap już działający na własny rozrachunek, to przede wszystkim będą obrona Kresów Południowo-Wschodnich, bo to jest główny obowiązek hetmana polnego, koronnego.
Przypomnę, że jednak mimo wszystko długo czekam na Buławę, mimo swoich dokonań, mówię o Buławie Wielkiej. No i tutaj jest to znamienne. Ja ten temat jeszcze troszkę poruszę, mając jeszcze chwilę czasu. Dlaczego? Dlatego, że no nie ma zastępcy. On decyduje tutaj o obronności Rzeczypospolitej i to na trzech teatrach operacyjnych, a więc inflanckim, moskiewskim, mamy batalię kuszyńską przecież i oczywiście podstawowe jego zadanie to obrona przed najazdami Tatarami, co nie zawsze mu wychodziło. Początki były trudne, bo choćby 1590 rok, kiedy dopiero zaczyna karierę jako hetman polny koronny, to wiemy, że nie udało mu się powstrzymać najazdu ordy, która ponownie wymknęła się hetmanom i oczywiście spaliła wiele miejscowości na czele ze Śniatyniem i Stryjem. Ważne jest także to, że w latach tego drugiego okresu no mamy ten okres dość ciekawy, dlatego że z jednej strony mamy początek bardzo udany, 1606 rok to jest, na co się zresztą powołuje, a o czym będę także wspominał, to jest rozbicie Tatarów nad rzeką Udyczem, często pomijane w literaturze i przez historyków wojskowości. Następnie mamy udział w Rokoszu po stronie królewskiej, staje się po śmierci Zamoyskiego, przechodzi do obozu regalistów i próbuje mediacji z Rokoszanami. No i tu mamy chyba główny powód, że już wówczas po zakończeniu Rokoszu nie otrzymał Buławy Wielkiej, dlatego że jak sam się wyrażał, no, starał się przede wszystkim, żeby nie doprowadzić do rozlewu krwi bratniej, a więc właśnie znane są jego słowa mówiące o tym, iż przeciw sumieniu stawał przy królu na bracię swoją wojując. A więc no, w jakiejś mierze Zygmunt III to chyba zapamiętał, bo i tym razem nie przekazał Buławy Wielkiej Żółkiewskiemu. Ja zresztą się powtórzę, o czym będzie na pewno mówił kolega profesor Milewski, po 1610 roku, po perle w dowodzenia w Kuszynie, kiedy w zasadzie no, rozwiązał tą kampanię kapitalnie, a mimo to zgotowano mu piękne przyjęcie, benefic warszawski, hołd carów szujskich, ale pamiętajmy, że ten hołd carów szujskich był bardziej dla Zygmunta III w sali senatu niż dla Żółkiewskiego. Sam oczywiście także wówczas po tych działaniach, opuszczając zresztą Teatr Wschodni Buławy Wielkiej, nie otrzymał. Ale to wiąże się z zupełnie inną koncepcją rozwiązania kwestii wschodniej między Zygmuntem III, tu drogi się rozchodzą, a Żółkiewskim. I dalej mamy, proszę Państwa, oczywiście piękną kampanię kuszyńską, gdzie jego z kolei zdanie na temat rozpoczęcia wojny z Moskwą jest odrębne od Zygmunta i popierających Zygmunta III Potockich, bowiem uważał, że Smoleńsk jest na tyle silną twierdzą, że wykrwawi siły królewskie, zresztą nieliczne, i będzie bronił się długo. Natomiast lepiej uderzyć na grudki drewniano-ziemne Siewierszczyzny, gdyż widział tutaj dużo większe możliwości działania sił koronnych. Wrócimy się, oczywiście słowa. Dobrze, dziękuję panu serdecznie. Sprawdziły się tu słowa oczywiście Żółkiewskiego, bo Armia Królewska aż do czerwca 1611 roku trafiła siły i oblegała Smoleńsk, mimo że już wówczas Żółkiewski załatwił najważniejszą sprawę, bo układem 27 sierpnia z bojarami, z tymi bojarszczyzną na czele z Fiodorem Mścisławskim uzyskał to, o co chodziło, a więc wybór królewicza i potwierdzenie wyboru królewicza Władysława Zygmuntowicza na tron carski i przysięgę wszystkich stanów na wierność królewiczowi. A więc jest to ta perła w dowodzenia. Później jest już znacznie gorzej. Mamy ten prawie 10-letni okres, który wiąże się no, z, na pewno z
i wiekiem postępującym Żółkiewskiego, ale również z ogromną opozycją, a wręcz nienawiścią w stosunku do hetmana, szczególnie po 1618 roku, kiedy otrzymuje wreszcie upragnioną buławę wielką koronną po 30 de facto latach oczekiwania i następnie urząd pieczętarza, a więc kanclerza wielkiego koronnego, co do furii doprowadziło wielu z elity władzy, choćby z Barasa. Przechodząc teraz, proszę Państwa, do kwestii teorii działań wojennych. Dlaczego? Dlatego, że był jednocześnie, występował wielokrotnie hetman, bo walczył o rząd, walczył o finanse dla wojska i doskonale znał to wojsko, a więc tutaj przede wszystkim mojego wystąpienia na Sejmie 1616 roku, gdzie wystąpił, później oczywiście opublikowano w ten jego wystąpienie jako traktat o chowaniu żołnierza kwarcianego. No i projektował tutaj, postulował zwiększenie sił kwarcianych znacznie, bo nawet do 10 tysięcy, podwyższenie żołdu dla żołnierzy, poskromienie swawoly kozackiej, bo mamy tutaj kolejne powstania kozackie na Ukrainie, utworzenie urzędu prowiant magistra, a następnie magazynów wojskowych, a będzie to dziełem dopiero Jana III Sobieskiego. A więc był oczywiście tutaj przewidujący, a wiązało się to z kłopotami aprowadzacyjnymi wojska, drożyzną w trakcie działań wojennych i hetman doskonale rozumiał potrzeby wojska. Oczywiście z biegiem, szczególnie biorąc pod uwagę ten nieudany okres od Buszy aż do Cecory, oskarżano hetmana niemal o wszystko. Pod Buszą, po zawarciu traktatu z Turkami, oddanie księstw nadonańskich Turcji, Chocimia gospodarowi mołdawskiemu, ale hetman wychodził z założenia, że nie można otwierać sobie kilku teatrów operacyjnych, bo przecież już rozpoczyna się wojna z Gustawem Adolfem w Inflantach, a z drugiej strony trwają przygotowania do wyprawy królewicza Władysława po odzyskanie korony carskiej, no bo od 1613 roku panuje tutaj Romanow w Moskwie. Ale biorąc pod uwagę zaangażowanie Rzeczypospolitej i wojny z Inflantami, i przygotowania do wojny z Moskwą, wychodził z założenia, że nie można tutaj otwierać kolejnego, a więc do totalnej wojny z Turcją. No nie wszyscy podzielali to zdanie. Nagonką wzmogła się szczególnie, jak już powiedziałem, roku, no po tych awansach, gdzie właśnie naraził się tutaj bardzo wielu z elity władzy. Jak zakończyły się te postulaty, bo to też jest istotne, były szanse bowiem na zwiększenie wojska kwarcianego, ale tu z kolei w trakcie obrad Izby Poselskiej szlachta nie tylko postulowała powiększenie żołdu husarii nawet do 20 zł, a do 25 zł. Przypominam, że Żółkiewski proponował dla husarii żołd 20-złotowy, a kozaka, czyli chorągwi lżejszych od husarskich, do 15 zł. A Żółkiewski na to nie chciał się zgodzić, bo idealnie pokazywało to, że chodziło tu o zmniejszenie wojska, bo im większy żołd przy niskich podatkach, tym mniejsza armia. Jednocześnie bardzo ostro sprzeciwił się ostremu traktowaniu żołnierzy za złamanie dyscypliny, szczególnie artykułów wojskowych i pociągania ich do Trybunału Koronnego. Były to postulaty kół rycerskich, które nie obce były przecież hetmanowi. Doskonale zdawał sobie także sprawę z konieczności wprowadzenia nowej taksy na żywność, nowych taks wojewodzińskich umożliwiających zakup żywności po niskich cenach dla żołnierzy, gdyż nie da się utrzymać ich w zwiększonej wówczas liczbie. Rację jednak ma profesor Urbanowicz, który twierdzi, że na Sejmie 16 roku Żółkiewski reprezentował postawę prawego obywatela, regalisty, lojalnego w stosunku do tronu, i w zasadzie nie mógł przekonać do swoich poglądów szlachty właśnie dlatego, że jego wystąpienia były ściśle merytoryczne.
jak to podkreślał meritum sprawy, a nie stronił generalnie od demagogii, która była tak modną w trakcie obrad sejmowych pierwszej połowy także XVII wieku. Przechodząc kilka słów o no, tej najważniejszej chyba kampanii uwiecznionej w jego oczywiście progresie wojny moskiewskiej roku 1610. Mówiłem już o tym, że były różnice pomiędzy królem a Żółkiewskim dotyczącym kierunku uderzenia, a więc planów operacyjnych. Pamiętajmy, że mało kto, potocy się od tego uchylili, chciał objąć komendę nad nielicznymi siłami przeciwko armii odsieczowej Szujskiego i de la Gardiego idących pod Smoleńsk. Żółkiewski zablokował szpicę przednią, awangardę wojsk moskiewskich pod dowództwem Wołujewa w Czarowym Zamiszczu, ale jak wiemy, no, bardzo ryzykował. Pozostawiając te silne siły, około liczące 8 tysięcy w Czarowym Zamiszczu i pozostawiając na swoim zapleczu, na tyłach, te silne zgrupowanie wojsk moskiewskich, ruszył w kierunku armii odsieczowej. Oczywiście nie jest czas i miejsce, bo to wymagałoby odrębnego wykładu, ale autorytet jeszcze Żółkiewski posiadał na tyle duży, że niektóre chorągwie, które szarżowały na obozy i obóz wojsk cudzoziemskich i moskiewskich, szarżowały konkretnie po kilkanaście razy. A więc tracąc drzewka, wracały na pozycje wyjściowe i widząc swojego wodza, ruszały ponownie. No, później mamy oczywiście z tym ogromne kłopoty. Przypomnijmy może kwestię Cecory, kiedy Żółkiewski nie jest w stanie zmusić tu chorągwie husarskie do uderzenia na Turków, którzy wycinają jeden z taborków pod dowództwem Teofila Szemberka i zamykają się w obozie. A więc no, tutaj wyraźnie widać tą różnicę. Wracając jeszcze do roku 1610, nie tylko tutaj mamy ten element zaskoczenia przeciwnika, ale pamiętajmy, że nie tylko wybiera Żółkiewski miejsce, czas uderzenia, ale jednocześnie wykorzystuje, co jest rzadkością w kampaniach polsko-litewskich, wykorzystuje świetnie ten sukces militarny politycznie. Wraca pod Czarowe Zajmisze, okazuje jeńców Wołujejowy, zmusza go do de facto do przysięgi na wierność nowo wybranemu de facto carowi, choć jeszcze ten element nie nastąpił, a więc Wołujew razem z Żółkiewskim ruszają na Moskwę. Znowu bardzo ciekawa uwaga. Zwróćmy uwagę, wyprzedzając trochę fakty, że Żółkiewski ruszy na Moskwę i politycznie to zwycięstwo wykorzysta. Często zadajemy sobie pytanie, co powinien zrobić Zygmunt III po 1611 roku. I było szereg głosów, ponieważ armia jest nieopłacona, Smoleń zniszczony, łupy małe, że powinien iść za ciosem i tych łupów i możliwości sfinansowania wojska nie poszukać na Sejmie Walnym, który jak zawsze szlachta miała węża w kieszeni, ale ruszyć na Moskwę, gdzie czekano przecież na niego i jak później okazało się z rokowań Żółkiewskiego z Mścisławskim, tenże nie był przeciwny, aby do czasu lat sprawnych królewicza Władysława Zygmuntowicza na tronie carskim chwilowo zasiadł Zygmunt III. Wiemy, że te sprawy potoczyły się zupełnie inaczej. Żółkiewski rezygnuje tutaj z pobytu w Moskwie, pozostawiając tutaj komendantem garnizonu kremlowskiego, bo to też istotne jest, że Żółkiewski wprowadza jako rękojmię wyboru królewicza załogę
i to nocą, żeby Moskwa nie zauważyła, jak nieliczne siły wprowadza do Moskwy garnizon pod dowódcą Aleksandra Gosiewskiego. Sam stara się przekonać Zygmunta III na tych swojego programu. Niektórzy historiografi twierdzą nierealnego, unijnego. No nie wiemy, to jest ta historyczność, co by było, gdyby rzeczywiście doszło do koronacji carskiej Władysława Zygmuntowicza. Jego program w każdym razie był zupełnie odmienny od Zygmunta III, który był pragmatykiem i uważał, że należy korzystać ze słabości państwa moskiewskiego, brać teraz co można, a więc nie tylko zdobyć to, co obiecał w paktach, konwentach, co stracili Jagiellonowie, a więc Smoleńszczyznę ze Smoleńskiem jako najistotniejszą twierdzę pogranicza. I wracając, proszę Państwa, jeszcze do oceny całokształtu jego dowodzenia. Oczywiście trudno nam tak bardzo pozytywnie ocenić jego wkład w staropolską sztukę wojenną. Widać tutaj istotne elementy, ale natury taktyczno-operacyjnej, a więc umiejętność tutaj współdziałania piechoty z kawalerią. Szczególnie duży mir wśród wojska wykazany w kampanii kłuszyńskiej. Ale no, trudno porównywać Żółkiewskiego z takimi postaciami, które rzeczywiście wiele wniosły do staropolskiej sztuki wojennej, jak choćby Stefan Batory, jak choćby Władysław IV, twórca jednostek autoramentu cudzoziemskiego. Jednak na uwagę zasługuje tutaj także i to, że te trudne lata, których ja nie rozwijam, bo były one bardzo trudne dla hetmana, zaczynając od Buszy, a kończąc na Cecory. Pamiętajmy, że przykładowo pod Buszą mamy sytuację tego typu, że na 2,5 tysiące wojska, które mu podlegały z racji komendy, prawie 15 tysięcy to były poczty panieńce. Elity, która była mu przeciwna, która stawała odrębnymi obozami. Sytuacja powtórzyła się pod Orninem, gdzie Żółkiewski ma niecałe 5 tysięcy, a resztę stanowią poczty pańskie. A trzy obozy wojska wypuszczają tutaj Tatarów Devlet-Gereja, bo ustawiły, nie chciały one wejść do obozu woza naczelnego, jakim był Żółkiewski. Mam na myśli obóz Zamojskiego i obóz pozostałych magnatów. Zamojski po nauczce, dopiero po klęsce, jaką poniósł, dopiero właśnie jego żołnierze wkroczyli do obozu Żółkiewskiego. Sytuacja była podobna również pod Cecorą, gdzie mamy oczywiście tutaj bardzo mało kozaków zaporowskich. To jest odrębny problem, ale ponieważ hetman po przegranej batalii pod Cecorą zdecydował się i słusznie na wycofywanie się w kierunku Dniestru szykiem taborowym, dobrze znanym Polakom, ale jeszcze lepiej, jak się okazuje, kozakom, to oni oczywiście na czele z Piotrem Konaszewiczem Sacharycznym byli wtedy zainteresowani przede wszystkim powołaniem nowej hierarchii prawosławnej i towarzyszyli i chronili Teofanesa. Także nieliczni byli kozacy w siłach Żółkiewskiego, no bo przecież wiemy, że był Chmielnicki z ojcem, który ginie, a Chmielnicki dostaje się do niewoli. Ale byli to kozacy wchodzący w skład pocztów starostów ukraińskich, choćby Daniłowiczów. I kilka uwag dotyczących samej klęski cecorskiej. Pamiętajmy, że o wiele rzeczy oskarża się oczywiście tu Żółkiewskiego, natomiast nie ulega wątpliwości, że tych kilka błędów popełnił z racji wieku, ale i permanentnego negowania jego decyzji przez podkomendantów. Nie zdołał nakłonić wojska do odblokowania jednego z taborków, o czym już mówiłem. Druga kwestia to była sprawa po ucieczce części sił z nocy z 20 na 21 nie dokonał sądu hetmańskiego nad winnymi grabieży, rysowczyków i czeladzi, co później doprowadziło do tragedii już niedaleko, bo niecałe 2 mile od Dniestru, kiedy rozeszła się wieść, że karani oni będą, ale dopiero po przekroczeniu prutu. Zarzucano mu zatem pewne niedołęstwo w tej ostatniej kampanii, ale pamiętajmy, że nie mógł do końca liczyć na bardzo młodego jeszcze,
dopiero zaczynającego swoją służbę wojskową, hetmana polnego, zięcia zresztą Stanisława Koniecpolskiego. Przechodząc już do meritum i oceniając tą postać, jest to ocena pozytywna. Mimo że upływającego wieku należy brać pod uwagę, co sam o sobie mówił, jeżeli chodzi o te wielkie bitwy, kampanie, które prezentował bezpośrednio właśnie jadąc na kampanię cesarską. Sam oceniał swoje dokonania w ten sposób i w inskrypcji w oczywiście dokumencie fundacyjnym Kościoła w Żółkwi spisał sobie najważniejsze kampanie. A więc widzimy tu bitwę pod Byczyną, stłumienie powstania na Lewajki, pokonanie Michała Walecznego pod Bukowem, a więc kampania Zamojskiego, pobicie Tatarów pod Udyczem. No z tymi Tatarami mu nie wychodziło, ale tu pod Udyczem w 1606 roku właśnie to był też benefic. Oczywiście zwycięstwo pod Guzowem i wiktorię pod Kłuszynem. Od tego momentu no już tutaj rzeczywiście nie widzimy żadnych wpisów. Te ostatnie 10 lat było bardzo trudne dla hetmana, ale związane z również opozycją i tym, że aż do 1618 roku odpowiadał bezpośrednio za bezpieczeństwo Kreców południowo-wschodnich, nie mając tutaj swojego zastępcy. Tego zastępcy dopiero uzyskał po 1618 roku, kiedy wymógł nominację na młodszego kolegę hetmana polnego Stanisława Koniecpolskiego, który pomści go w kolejnych kampaniach przeciwko Tatarom. Dziękuję Państwu za uwagę. Tematów jest tak dużo, że myślę, że dyskusja będzie gorąca. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy Panie Profesorze. Właśnie bardzo dużo tematów, dużo bitew, ale żebyśmy mogli jeszcze dyskutować o wszystkich osiągnięciach, ale też porażkach hetmana i kanclerza wielkiego koronnego, jednego z najważniejszych polityków, to potrzebujemy jeszcze spojrzenia na tę postać od strony właśnie tej polityki. Czyli teraz zapraszam bardzo serdecznie pana profesora Dariusza Milewskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który opowie nam o statyście i regaliście, właśnie o Stanisławie Żółkiewskim jako polityku. Pan profesor Dariusz Milewski jest członkiem Rady Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Zajmuje się też dziejami wojskowości staropolskiej oraz stosunkami Polski z Kozaczyzną, z Mołdawią, z Wołoszczyzną. Myślę, że część naszych gości i słuchaczy zna pana profesora głównie jako redaktora, ale też z twórcę naszych konferencji i tomów poświęconych Sobieskiemu. Ale dzisiaj pan profesor nie o Sobieskim, ale właśnie o Żółkiewskim jako polityku. Bardzo proszę, panie profesorze, oddaję głos. Dziękuję uprzejmie, szanowny panie dyrektorze, szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo. Dziękuję za zaproszenie na konferencję i możliwość porozmawiania trochę o Stanisławie Żółkiewskim. No właśnie jako polityku, na początek się muszę wytłumaczyć z tytułu statysta i regalista. Statysta oczywiście nie znaczy, że nic nie robił, tylko statystował, prawda, innym. Tylko oczywiście rozumiemy to w tym sensie staropolskim, czyli mąż stanu, nie politykier, który myśli o, tak bym chciał go przedstawić, o własnych doraźnych interesach sejmikowych, tylko właśnie raczej jako mąż stanu i który myśli o całym państwie. Pewne wątki, które już to wybrzmiały w referacie mojego przedmówcy, chociażby przy okazji Buszy, do tego jeszcze wrócę. No ale tymczasem spróbuję zarysować właśnie postać Żółkiewskiego od tej strony, zgodnie z tytułem, który zaproponowałem, wykazać, że rzeczywiście tytuł jest jakoś sensowny. Proszę Państwa, wiemy już, prawda, że Żółkiewski urodzony w 1947 roku dosyć późno zaczyna te wszystkie swoje awanse i całą karierę polityczną. Ja przypomnę tylko te podstawowe kwestie, nie pomijam starostwa, które otrzymywał, bo to jest jakby inna sprawa, ale chociażby awanse takie wyższego rzędu, to jest Buława Polna, to jest dopiero 1588, więc ma 41 lat, prawda? To na standardy późniejszych czasów jest dosyć późno, może późny awans.
1590 roku dopiero wchodzi do Senatu jako kasztelan lwowski. Z tą kasztelanią utrzymuje się przez 18 lat do roku 1608, kiedy staje wojewodą kijowskim, mając już lat 61. No i 10 lat później otrzymuje w roku 1618 buławę wielką oraz kanclerstwo wielkie koronne, czyli można powiedzieć jednoczy w swoich rękach to wszystko, co miał swego czasu jego mistrz Jan Zamoyski, który podobne urzędy otrzymywał mając około nad 30 kilka do 40, prawda? 39, kiedy staje hetmanem wielkim korony. Także dosyć powolny awans, trzeba powiedzieć, w tych wszystkich urzędach. No, chociaż na dworze był w miarę szybko, bo wiem, że w latach 60., prawda, ojciec go wysłał do Jana Zamoyskiego, on tam się jakoś zapoznali, prawda, i był obecny, że jako sekretarz królewski, misja do Paryża chociażby po Henryka Walezego w 1573 roku, więc okazję można powiedzieć miał, żeby widywać się z elitą władzy. Natomiast trzeba powiedzieć jakby od razu, Żółkiewski znał się trochę trudnej sytuacji, ponieważ on był człowiekiem Zamoyskiego, tak? Kiedyś to się mówi, że był kreaturą Zamoyskiego, byśmy powiedzieli, czyli mocno związany właśnie z Janem Zamoyskim i profitował wtedy, kiedy Zamoyski szedł w górę, więc może być w czasach panowania Stefana Batorego, Żółkiewski, będąc Zamojszczykiem, tak byśmy powiedzieli, jest jednocześnie regalistą, prawda? Ponieważ wiemy, że Zamoyski jest prawą ręką Stefana Batorego. No tutaj oczywiście teraz, zwłaszcza w nowszej historiografii, zwłaszcza szkoła profesora Dzięgielewskiego, chociażby podkreśla pewne ujemne skutki metod rządzenia Jana Zamoyskiego, który tworzy jakąś pewną fakcję już, prawda, w ramach państwa, że Batory nie jest królem wszystkich Polaków, jakbyśmy strawestowali powiedzenie kogo innego, ale stara się mieć swoje stronnictwo właśnie Rzeczypospolitej. Żółkiewski do niego należy. Wspomniałem teraz karierę wojskową, bo to zostało dobrze wyświetlone przed chwilą, ale powiedzmy z tej okazji, że jest prokrólewski, jest prozamojski, no bierze udział w różnych rodzajach, może w sprawkach, które się szlachcie niezbyt podobają. I tutaj przypomnę oczywiście znaną sprawę pojmania Samuela Zborowskiego w roku 1584, którą to właśnie przeprowadza na zlecenie Zamoyskiego właśnie Stanisław Żółkiewski. Wiemy, że Zborowski został szybko stracony na podstawie wyroku sprzed 10 lat, który do tej pory jakoś nikt go nie egzekwował, prawda? Więc oburzenie szlachty, mi się wydaje, jesteśmy trochę też na świeżo, prawda, jak obserwujemy różnego rodzaju polityczne, prawda, polityczne nagonki, oburzenie w związku z wyrokiem Trybunału, który, prawda, po iluś tam latach uznał, że coś jest niezgodne z prawem. Mamy podobną sytuację, że od 10 lat, prawda, wiadomo było, że Zborowski jest, prawda, banitą, a mimo to się pojawia, nic nie robi, nagle jest aresztowany, prawda, i ścięty tak od razu, to jakoś trochę dziwnie to wygląda, prawda? No i znamy burzę oczywiście, jaka wokół tego się rozpętała. No, trzeba powiedzieć, że Żółkiewski tutaj dosyć energicznie staje po stronie Zamoyskiego. Słynny sejmik wiszeński, to jest właśnie jesień 1884 roku, pierwszy zerwany, no drugi na grudniowym. Żółkiewski bardzo tam ostro staje właśnie w obronie poczynań kanclerza i króla. Mamy ten sejm 1885 roku, prawda, burza wokół sprawy Zborowskich, więc jednoznacznie opowiada się po stronie Zamoyskiego i po stronie króla. No, ale potem sytuacja się zmienia, prawda, bo wiemy, że Batory umiera, mamy Zygmunta III, który nie jest, no, to jest takie mniejsze zło dla Zamoyskiego, prawda, w porównaniu z Habsburgiem. Powiedzmy, że Żółkiewski dalej profituje, bo potężny Zamoyski, który właśnie poniekąd wprowadza Zygmunta na tron, rozstrzyga sprawę pod Byczyną, no, wymóg na królu, oczywiście nominację na hetmaństwo polne dla Żółkiewskiego. Później mamy ten właśnie awans na kasztelana lwowskiego, czyli wejście do Senatu. Ale później mam właśnie taką sytuację, że ten okres sejmu inkwizycyjnego, prawda, słynne sprawy przekazania korony polskiej przez Zygmunta Habsburgom, które to Kazimierz Lepszy oczywiście to przedstawiał swego czasu jako ewidentne działanie, właśnie król chciał po prostu abdykować i przenieść się do Szwecji. Teraz mamy trochę zniuansowane, są na przykład pani Barwicka-Makula w swojej książce pokazuje, że być może była to po prostu gra polityczna króla obliczona na rozbicie wewnętrznego obozu Habsburgów, a poza tym uwolnienie się od Zamoyskiego, prawda? Bo dopóki król był antyhabsburski, to był skazany na Zamoyskiego. Ale ciekawa sprawa, kiedy na Sejmie w 92 roku inkwizycyjnym właśnie Zamoyski ostro atakuje króla, prawda, właśnie w sprawie rezygnacji z korony, król składa taką deklarację dosyć wymijającą, prawda, tak jak no to na przykład prymas Kankowski mówi, że jemu się to podoba i Żółkiewski też powiedział, że generalnie jest zadowolony, prawda, no, przyjmuje wyjaśnienia królewskie. I Zamoyski, powiedzmy Mikołaj Firlej, ówczesny wojewoda krakowski, i Mikołaj Zebrzydowski, znane nazwiska się pojawiają, prawda, ówczesny wojewoda lubelski, a późniejszy krakowski, nadal drążą sprawę, czyli no, chcą jakby wyciągać dowody i króla niemalże osądzić, no, ale Żółkiewski się już w to
jakby nie miesza. Czyli widzimy tutaj pewien taki zmysł, że w momencie, kiedy Zamoyski staje się bardziej takim, no, powiedział właśnie politykierem, już nie mężem stanu, bo atak w osobę królewską w tym momencie jest, no, trzeba dobrze się zastanowić, czy warto generalnie, prawda, atakować autorytet monarchy, zwłaszcza, że on się jednak wycofuje, można powiedzieć, z całej abdycji, czy też cesji korony na rzecz Habsburgów, no to Żółkiewski tutaj już, prawda, tonuje. Nie idzie tak ramię w ramię z Zamoyskim przeciwko królowi. No, następne lata to jest okres bardziej wojenny i mi tutaj trochę Żółkiewski przypomina, proszę Państwa, właśnie jest swojego prawnuka, w szczególności, że prawnuk potem przypomni pradziada, mianowicie się chyba lepiej jednak czuje w obozie wojskowym niż w tym momencie, niż gdzieś tam na salonach, prawda, czy w izbie poselskiej, bo zasługi militarne bezsprzeczne, natomiast tutaj widzimy, że raczej ceduje wszystko na Zamoyskiego. I proszę Państwa, no w 1605 roku, jak wiemy, Zamoyski umiera w przeddzień potężnej awantury, prawda, pod tytułem Rokosz Zebrzydowskiego. Właśnie, ale nie Żółkiewskiego chociaż, prawda? No bo umiera Zamoyski. Jego najbliższym współpracownikiem, czy jednym z najbliższych, jest właśnie hetman polny Stanisław Żółkiewski. To on ma wtedy 58 lat i nagle, można powiedzieć, zostaje w dosyć późnym wieku, jak na ówczesne standardy, samodzielnym politykiem. Oczekuje się od niego, że zajmie stanowisko wobec sytuacji, która się właśnie rozpętuje w Rzeczypospolitej. No i wiem, że on tak naprawdę nie wie, co zrobić, bo z jednej strony profesor Nagielski powiedział właśnie, że sercem jest ze szlachtą i powiedzmy no, z dawnymi kolegami, byśmy powiedzieli, ze stronnictwa Zamoyskiego, ale z drugiej strony obowiązek podpowiada, że na przykład prawie się nie występuje, prawda? I on świetnie sobie radzi właśnie styczeń 6 roku nad Udyczem, to jest w swoim żywiole, ale potem król go wzywa, prawda, z wojskiem do kraju i on jeszcze tak się trochę waha, pan w końcu przywa pod Wiślicę, jest potem też pod Guzowem, bierze udział po stronie królewskiej, ale jak wiemy, znowu zbytnio nie atakuje, nie dąży do jakiegoś rozstrzygającego zwycięstwa, do wycięcia wpiętej całej opozycji, prawda, wywieszania ich i tak dalej. Ciekawa sprawa, notabene zwróćmy uwagę, że Sobieski później w podobnych okolicznościach też nie będzie dążył do krwawej rozprawy chociażby z opozycją, kiedy będzie miał po temu jakąś tam okazję. Wiemy, że dawna historiografia to potępiała, to mam na myśli zwłaszcza Michała Bobrzyńskiego, którym już to była ostatnia okazja, żeby po prostu uratować, te krwi upuścić, żeby w końcu poszło w prawo albo w lewo, prawda, jakaś monarchia absolutna, coś, bo to wtedy było modne, prawda, że droga ku absolutyzmowi to była jedynie zbawienna dla Rzeczypospolitej, a to taki zgniły kompromis już z daleka cuchnie, prawda, i zapowiada oligarchię magnacką i upadek i w ogóle będzie źle, prawda. No i tutaj w związku z tym Żółkiewski, który dąży do porozumienia zamiast do jasnego rozstrzygnięcia, siłą rzeczy jest tym, który przykłada rękę do prawie już na pakietu rozbiorami i w ogóle no, w XIX wieku, jak się pisało, to wiadomo, wszyscy mieli ten traumę rozbiorów. Natomiast znowu, powiedzmy, tutaj się odwołał do takich bardziej współczesnych poglądów, że nawet do szkoły profesora Dżengielskiego, który powiada przecież, że wszak Rzeczpospolita na zgodzie się opierała, prawda, a nie na przewadze jednego z czynników. Jeżeli, powiedzmy, w sytuacji kryzysowej mamy spór, ktoś prowadzi do zgody, prawda, czyli jednak jakby dąży do porozumienia obu stron, no to chyba jest to dla dobra Rzeczypospolitej, prawda, bo inaczej de facto zupełnie byśmy musieli zmienić ustrój państwa, a tego chyba za bardzo nikt wtedy nie chciał, nie wiadomo, czy było to potrzebne, prawda, może by i było, ale to jest znowu taka gdybanina. W każdym razie o co mi chodzi, no Żółkiewski działając ku zgodzie, działa przynajmniej zgodnie ze standardami ówczesnego życia politycznego, tak? Czyli takie właśnie jątrzenie stawienie na ostrzu noża, to wyciąganie, prawda, spraw poza Sejm na gdzieś tam na zjazdy szlacheckie, no to było, można powiedzieć, takie od środka, można powiedzieć, destabilizowanie państwa, więc ja bym jego rolę, powiedzmy, tutaj akurat ocenił pozytywnie, czyli wsparł króla, ale bez przesady, tak, tutaj, bo też nie o to chodziło, żeby ani jedna, ani druga strona zwyciężyła. No, tak jak profesor Nagielski słusznie zauważył, król mu zapamiętał oczywiście to, że nie był zbyt gorliwy w ściganiu przeciwników, obdarzył go województwem kijowskim, ale buławą wielką, która przecież wakowała od 1905 roku, już nie i długo jeszcze nie, jak wiemy. Kolejna sprawa, kiedy on jako polityk właśnie miał okazję rzeczywiście się no, wypłynąć na szerokie wody, to coś się wspomina rok 1610, układ oczywiście z tymi bojarszczyną i promowanie Władysława, czy ten właśnie przewidujący, że Władysław będzie carem moskiewskim, no a Polacy oczywiście zwrócą wszystkie twierdze, czy odstąpią też od Smoleńska, prawda, i jeszcze pomogą Rosjanom rozprawić się oczywiście z innymi tam pretendentami, których wtedy było bez liku generalnie, tak, my dwóch głównych Dmitrów samozwańców znamy, a tam było jeszcze ponad chyba kilkunastu różnych pretendentów, nie było skanowania twarzy, w związku z tym każdy mógł się podać, prawda, za kolejnego tam cudem ocalonego Carewicza.
I teraz pytanie jakby podstawowe, czy Żółkiewski miał prawo taki układ zawrzeć, czy nie i można powiedzieć, na co mógł się powoływać. Oczywiście wiemy, że hetmani trochę tak chyba w sposób niepisany tego typu układy zawierali, przede wszystkim na granicy południowo-wschodniej. Tu przypomnę chociażby Zamoyski i Żółkiewski jako jego ówczesny no, młodszy kolega, 22 października 1595, układ cecorski, prawda, korzystny dla Rzeczypospolitej, który wprowadza nas z powrotem do Mołdawii, jest przez Zygmunta III zaakceptowany. Późniejsze układy Żółkiewskiego pod Brachą w 12 roku ze Stefanem Tomżą, czy w 1617 z Iskenderem Paszą pod Buszą, też są jakby no, akceptowane. Są to fakty układy polityczne, a przecież król odpowiada za, zgodnie z prawem, za politykę zagraniczną Rzeczypospolitej, a tutaj no, jest pełna akceptacja. Notabene te układy były oczywiście potwierdzane traktatami pokojowymi. Prawda? Zwróćcie Państwo uwagę, że po cecorze mamy traktat z Imperium Osmańskim 97-98, później odnowiony, a chociażby układ z Podbuszy to też poseł Otwinowski w 1919 roku, tuż przed wybuchem wojny, można się odnawia pokój, prawda? Niestety się nie udało trwale tego zrobić. No Krzysztof Radziwiłł swego czasu, również później też ze Szwedami się układa, jak wiemy, kiedy mu zajęli Inflanty. Tutaj Zygmuntowi też to się nie spodobało, prawda? Ale i znowu, właśnie, układ moskiewski, tak go nazwijmy, również się królowi nie spodobał. Znaczy, powiedzmy, że Żółkiewski miał. Są precedensy takie prawne, że mógł to zrobić, tak? Mógł się dogadać z nieprzyjacielem. Miał pewną wizję, oczywiście znowu taką szerszą, żeby to jakoś te dwa narody, powiedzmy polski, czy tam polski, litewski, trzy, prawda? I moskiewski jakoś no, na trwale pojednać. To jest pytanie oczywiście znowu zasadnicze, że o ile układ jest zawierany, można powiedzieć, z akceptacją króla, prawda? Czy służy ogólnym interesom państwa, którymi król się tutaj jakoś tam zgadza, no tak wiadomo, chociażby te układy mołdawskie. Zygmunt III aprobuje, w tym momencie hetman może używać swoich uprawnień. Natomiast w tym momencie, jak wiadomo, tak nie było. Zygmunt III miał inną wizję. Wiemy, że on poniekąd musiał ten Smoleńsk zdobyć. Przecież jesteśmy świeżo po rokoszu, prawda? Król jest, no powiedzmy, jego popularność znowu wisi na włosku. Tak samo jak po wyjeździe do Rewla, prawda, na wakacje, prawda, i spotkanie z Janem III, z planami wycieczki do Szwecji, czy później prawda, po tym sejmie inkwizycyjnym. No i żeby nie wyszło na to, że król wszczyna wojnę, prawda, bez wyraźnej zgody sejmu wszak, prawda, się mówiło na sejmie, ale zgody nie było, prawda, przeznacza pieniądze na wyprawę smoleńską, które miały iść na uspokojenie wojsk inflanckich, prawda, no i ostatecznie wychodzi na to, że co, do swojego syna promuje na tron moskiewski, prawda, jeszcze pomaga Moskalom uspokoić ich własne no, sprawy wewnętrzne, to było strasznie naiwne, prawda, no przecież, a poza, czyli także w polityce zagranicznej naszej, jak i wewnętrznej. No, król wraca i powiedział, no, proszę Państwa, właśnie za Wasze pieniądze, kochani, prawda, tutaj panowie bracia, pomogłem Rosjanom uspokoić się i w nagrodę Władek został, prawda, carem, cieszmy się więc i radujmy się tym, prawda. No, no jak, dlaczego? A kto nas pytał o zdanie w tej sprawie? Natomiast, jeżeli przyjdzie, proszę bardzo, Smoleńsk odzyskałem, prawda, jest. No to jest zupełnie inna sprawa, więc można powiedzieć, no dobrze wiedział, co robi, ponieważ musiał ten Smoleńsk zdobyć, prawda, żeby nie spotkać się z ostrą falą krytyki, czy też hejtu, byśmy powiedzieli współczesnym językiem w samej Rzeczypospolitej. Więc ten Smoleńsk sobie zdobył, a można powiedzieć, działania Żółkiewskiego. No właśnie, pytanie, czy można było to jeszcze lepiej jakoś tam rozegrać. Ja uważam, że tutaj jakby obie strony de facto chciały się wykorzystać. To znaczy Polacy traktowali chyba ten układ właśnie znowu moskiewski, zwłaszcza król, jako taką pewną kartę przetargową, jakiś atut w ręku, prawda? Zajęliśmy Kreml, więc mamy trochę Moskali w garści. Oni sami trochę tak podchodzili do tej sprawy, moim zdaniem, jak Polacy do Karla Gustawa, prawda, że skoro już jesteś, to cieszymy się niezmiernie, to teraz pomóż nam uporać się z Moskwą i z kozakami, prawda, a my cię łaskawie wybierzemy na króla polskiego, bo się Jan Kazimierz nie sprawdził. No więc tutaj też to świadomość się chyba nie za bardzo opłacało i wyszło tak, jak wyszło, prawda, czy potem mamy wojnę wyzwoleńczą przeciwko Szwedom, tak jak Moskale mają wojnę wyzwoleńczą przeciwko Polakom i Litwinom i pomnik oczywiście Pożarskiego imienina na Placu Czerwonym w Moskwie. Także tutaj mi się wydaje, że oczywiście o ile myśl była pewna Żółkiewskiego, może nie najgłupsza, że tak powiem, ale chyba w ówczesnych warunkach politycznych się trochę zagalopował i bez wsparcia królewskiego to było nie do zrealizowania. To się oczywiście odbiło znowu tym, że no, z jednej strony zrobił bardzo fajną rzecz, bo pokonał oczywiście odsiecz, umożliwił zdobycie Smoleńska de facto późniejsze królowi, chociaż to jeszcze rok zajęło, prawda, dopiero w czerwcu Smoleńsk jest zdobyty. No, Moskwę zajął, no trudno nie doceniać, ale z drugiej strony trochę na bałaganie można powiedzieć w sprawach politycznych, no, zwłaszcza, że wiemy, że wcześniej pod Smoleńskiem było poselstwo moskiewskie, już dywagowano na te tematy z królem Zygmuntem i ewidentnie raczej jak już to on, prawda, będzie tutaj sobie zarządzał państwem moskiewskim. W każdym razie mamy rozejście się dróg, może się króla i hetmana i to
skutki widać na Sejmie właśnie na roku 2011, gdzie z jednej strony Żółkiewski oczywiście jak triumfator niemalże wóz rzymski wjeżdża, prawda, i nawet prezentuje wszak królowi stanom na Sejmie byłego cara Wasyla Szujskiego, bądź co bądź do Rurykowiczów, prawda, bo to kniazie Szujscy i jego dwóch braci, ale buławy wielkiej nie otrzymuje. Prawda? To wszyscy oczekiwali, że dostanie, no właśnie nie dostał. I mi się wydaje, że jak, znając Zygmunta III, na tyle ta problema, ile go znamy i o nim czytamy, to wiemy, że król lubił sam decydować o różnych rzeczach i uważał, że danie buławy wielkiej w sytuacji takiej, kiedy wszyscy oczekują, że to da, to nic mu nie daje. Żółkiewski poczuje się, no zasłużyłem i jestem, prawda, w związku z tym, a tak to nie, poczekaj dalej. No i potem mamy taki okres oczywiście pewnego ochłodzenia stosunków. 1912 to są ciekawe sprawy, bo z jednej strony zaczyna się konfederacja, wojsko nieopłacone wraca oczywiście z Moskwy, Józef Cieplinski, który już się pisze do hetmana jako dowodzącego w same superlatywach listy i chce jakoś tam sobie zjednać. No oczywiście, no i mamy rozmowy. Pierwsza komisja właśnie 1612 roku, która się odbywa w Sokalu. Żółkiewski nabędę razem z Jerzym Zbarackim, nie zbyt się razem lubili, ale sobie wysłali przez skład, żeby się dogadać z konfederatami. No jak wiem, obiecywali, znaczy propozycja była taka, wy wrócicie do Moskwy, a my pomyślimy o żołdzie. Wiadomo, że to się nie mogło udać, prawda, no bo nie po to z Moskwy wyszli, żeby teraz dać się nabrać na takie obietnice. Ale co ciekawe, proszę Państwa, więc tutaj Żółkiewski zawiódł, tak, bo nie uspokoił Konfederacji. Patrzę tutaj może powiedzieć z królewskiego punktu widzenia, ale wiemy, że w tym samym czasie Stefan Potocki, jeden właśnie tutaj z pupilów króla, wyprawia się do Mołdawii, żeby przywrócić tą Konstantemu Mohylę. To jest jakby zupełnie inna sprawa. To się kończy oczywiście fatalnie, ale wyprawia się za cichą zgodą również hetmana. Prawda? Jest to taka. Potem wiemy, że wszyscy się po klęsce się wszyscy odżegnują. Nikt o niczym nie wiedział nagle. Prawda? Takaś prywatna sprawa była. Ale dla ratowania sytuacji, kiedy właśnie Żółkiewski idzie nad Dniestr i pod Brachą, zawiera właśnie układ ze Stefanem Tomżą, promowanym przez Turków, to jednak korzysta z pomocy wojsk konfederackich. Tak się jakby nie uważa za jakichś, prawda, ludzi wyjętych spod prawa. Tylko jak są potrzebni, to z nich korzystamy. Tu znowu mi się wydaje, że jeżeli mówimy o statyście w tym momencie, to znaczy człowieku, który myśli trochę szerszymi horyzontami, czy masz jeszcze horyzonty, bo to ewidentnie to widać, że korzysta z tego, co ma pod ręką, żeby załatwić sprawę. I znowu, a załatwia w sposób taki, powiedziałbym, dla miejscowych magnatów bardzo jakiś taki nieprzyjemny byle jaki. No bo co taki tam jest układ? Wiemy, że 95 rok mamy wprowadzenie Mohyłów oczywiście na tą Mołdawię jako dynastii dziedzicznej, uwaga, którzy są jednocześnie lenikami Polski i Osmanów, a tutaj Osmanowie sobie to łamią, ten układ, wprowadzą jakiegoś Stefana Tomże, bliżej nam nieznanego, i Żółkiewski jakby to akceptuje, znaczy uznaje Tomże, zamiast za to, żeby Tomża uznał, oczywiście wrócił do tych ładów cesarskich, króla i tak dalej. No trochę to było tak pisane oczywiście palcem na wodzie, no ale czy robienie dobrej miny do złej gry, a no ale mimo wszystko sprawę, można powiedzieć, spacyfikował południową flankę w sytuacji, kiedy mamy konfederację wojskową, no i kiedy wojna z Moskwą utknęła w martwym, a zarazem kosztownym punkcie, generując kolejne wydatki. I co? Potem jest właśnie rok 1613, prawda? Bo ten Sejm, na pierwszym Sejmie Żółkiewski tam się zbytnio jakby nie wychylał, uchyla się od wotowania, nie chce iść na komisję brzeską, prawda, do lokowania z konfederatami. W końcu daje się namówić oczywiście na komisję we Lwowie, gdzie no, ostatecznie uzyskuje od nich, powiedzmy, taką, jak to kiedyś jeden z premierów apelował o 100 dni spokoju i o wszystko uzdrowi, prawda, to tutaj Żółkiewski uzyskał 13 tygodni uspokojenia w zamian za, że żołd będzie na Sejmie pierwszym w dziejach polskiej Sejmie ekstraordynaryjnym, oczywiście w tym samym 1613 roku zwołanym, prawda, w celu po prostu zapłacenia żołdu, więc no, pewien sukces odnotowuje. No i ostatecznie to właśnie on jest tym człowiekiem, który bierze w 14 roku w Lwowie udział w tej uroczystości, kiedy spalono akt Konfederacji, prawda, i oficjalnie ją zakończono. Więc jest, można powiedzieć, tutaj no, spełnia swoje obowiązki jako dowódca, można powiedzieć, jako polityk, zawsze tutaj dąży ewidentnie do pojednania. Ważna sprawa, proszę Państwa, na przykład jest ten Konfederacji. Dlaczego też na Żółkiewskiego pewne odium padło, w związku chociaż z 12 rokiem i dogadywaniem się z Cieplińskim? Otóż no, nastroje porokoszowe, czy rokoszowe po Rokoszu, jeszcze zupełnie nie wygasły. I dwór się też poważnie obawiał, że skonfederowane wojsko może być użyte przez Rokoszan, byłych Rokoszan, prawda, do wznowienia do jakiejś akcji przeciwko królowi. Prawda? No to jest 13
XIII, chociaż mamy ten układ Zygmunta III z cesarzem Maciejem o wzajemnej pomocy przeciwko buntującym się poddanym, oficjalnie przedstawiony jako, chodzi o zbuntowanych Szwedów, prawda? Natomiast co było nieoficjalnie, nigdy nie wiadomo, prawda? Można się po różnych rzeczy domyślać. No i teraz ten Stanisław, który tak z tymi konfederatami generalnie na początku dosyć dobrze żyje, właśnie korzysta z ich pomocy w Mołdawii. To też nie jest znowu aż takie, no to jednak to jest były zamojszczyk, można powiedzieć. I to odium na nim jakby, czy ten pamięć o tym, że był kolegą Zamojskiego, jego uczniem, prawda, i współpracownikiem, chyba cały czas ciąży na właśnie u Zygmunta, który jak wiemy był człowiekiem pamiętliwym. I to wstrzymuje chyba kolejne awanse Żółkiewskiego. No i potem zacznie te trudne jeszcze sprawy. Wiemy, że on właśnie po 11 roku, jak odjechał ze Smoleńska i jak nie dostał Buławy Wielkie, to kiedyś właśnie tak odsunął się. Muszę powiedzieć, chyba tak trochę postanowił zrobić taki strajk włoski, czy jakby to nazwać, i stać się po prostu hetmanem polnym, prawda? Że on się zajmuje tylko teraz, no nie bierze wtedy udziału w dużej polityce, właśnie na tym Sejmie 13 roku, na przykład po tym drugim Sejmie, kiedy referowano wyniki rozmów z Konfederacją, latami, to nie Daniłowi zdjęć Żółkiewskiego. On tylko mówił o Tatarach, prawda, i tam o zagrożeniu na pograniczu, czyli nie chciałeś mnie zrobić hetmanem wielkim, prawda, no to będę teraz sobie hetmanem polnym. Tak jak tutaj pokazał Plowi, prawda, że trochę, no jednak chyba zasłużyłem. Ale mimo wszystko, proszę Państwa, widzimy, że on, mimo że jest ewidentnie odsuwany, prawda, czy tam wstrzymywany w awansach, jednak nie przyszedł jakiejś ostrej opozycji, że mu się to należy, prawda, i on teraz tutaj, on tu pokaże za chwilę królowi, że on się przyłączy do skonfederowanych, prawda, żołnierzy i wymusi na przykład nadanie Buławy Wielkiej, prawda. Okazja była niesamowita, tego nie ma, prawda, i to jest znowu moim zdaniem bardzo ważna sprawa, zwłaszcza jeżeli zobaczymy, co się będzie działo, powiedzmy, w drugiej połowie XVII wieku, kiedy hetmani będą się posługiwali wojskiem, notabene również prawnuk Żółkiewskiego w bieżącej polityce wewnętrznej. No i ostatnie sprawy tutaj, bo też to są oczywiście te traktaty kolejne z Turkami i z Kozakami. No sprawę kozacką rzeczywiście tutaj Żółkiewski widział, no, jako hetman polny, miał cały czas był na tej Ukrainie niemalże i na bieżąco. On widział te napady właśnie kozackie na wybrzeża tureckie, coraz bardziej śmiały. To właśnie epoka, można powiedzieć, Stanisława Żółkiewskiego, pierwsze 20 lat XVII wieku, to jest ta heroiczna doba kozaczyzny. Nawet pod Stambuł sobie docierają. No w sumie fajnie się o tym czyta, prawda, i to nasi kozacy, prawda, tak gnębili tych wrednych Turków, no ale z drugiej strony, no to cały czas jątrzyło, prawda, sytuację międzynarodową, a przecież hetman był odpowiedzialny za obronę i wiemy, że polityka polska zmierzała raczej ku poskrobieniu kozaczyzny niż ku, powiedzmy, wykorzystaniu jako takiego bata na Turków, tak jak chociażby Osmanowie wykorzystywali Tatarów. Chodzi też o kwestie, oczywiście wiemy, odmienne, ustrojowe, chyba za bardzo się nie dało tak w tym kierunku pójść, no ale w każdym razie no, Żółkiewski z tymi kozakami ma do czynienia. I sytuacja właśnie jakby pojawia się znowu w 1617, prawda, kiedy mamy wcześniej jeszcze, przepraszam, 15-16. W 15 roku do Mołdawii wkraczają sobie właśnie kniaziowie Samuel Korecki i Michał Wiśniowiecki, notabene dziadek, prawda, kolejnego króla polskiego, żeby wyprowadzić Aleksandra Mochyłę na gospodarstwo. Odnoszą nawet niemałe sukcesy, wyprawa się udaje, wyganiają Stefana Tomrze, jest super, prawda, tylko teraz trzeba pomocy ze strony Rzeczypospolitej. Już się Żółkiewski tej pomocy nie udziela. Zbigniew Ossoliński, ojciec kanclerza, go bardzo obsmarował w swoim pamiętniku za to później, że małoduszny hetman oczywiście nie wspomógł książąt, bo sam planował w tym czasie, miał u siebie, chował niejako Gabriela Mochyłę, prawda, w Żółkwi i jego chciał zrobić gospodarem mołdawskim, w związku z tym nie pomógł Wiśniewieckiemu Koreckiemu. Wiśniewiecki, jak wiadomo, po przyjęciu Komunii Świętej pod dwiema postaciami zaniemógł i sobie zmarł, prawda, potem były jakieś domysły, że może go truto w winie. Korecki ostatecznie został pokonany i uwięziony. No i Turcy wyprowadzili swojego gospodarza Radu Michnie, prawda, z Wołoszczyzny Krzemieślnego. No i znowu, prawda, taka okazja minęła, hetman nieudolnie, nic nie zrobił. No dlaczego nic nie zrobił, rodzi się pytanie. Zapewne, oczywiście Żółkiewski miał tegoż Gabriela Mochyłę, to był brat stryjeczny Aleksandra i Konstantego. I miał też pomysł, że jeżeli już, to może by się tak najpierw dogadać z Turkami, prawda, i tego Mochyłę wypromować, a nie na siłę, bo na siłę to będzie dojdzie do jakiejś konfrontacji zbrojnej. Ale myślę też, no, miał na uwadze to, że
że jest cały czas ta wojna wschodnia, prawda? To jest, jesteśmy świeżo po Konfederacji. Rok 15, kiedy nasi wkraczają do Mołdawii, to my tam Smoleńska bronimy de facto i jakimś tam Chodkiewicz robi co może, jakimiś Lisowczykami trzeba się oganiać, bo nie ma regularnego wojska, my stwierdzamy kolejny front, więc jakby on chyba w to się nie chciał po prostu bawić i to znowu w 17 roku to właśnie profesor Nagielski dokładnie to wyświetlił, bo to, że kiedy my Sejm 16 podejmuje uchwały o wyprawie na Moskwę, żeby raz wreszcie skończyć wojnę moskiewską, wysyłamy tam Władysława, a tymczasem po kolejnych najazdach kozackich na Morze Czarne Iskender Pasza rusza z armią właśnie przez Mołdawię ku Polsce. I fakt, że Żółkiewski zbiera wojsko, są panowie właśnie kresowi magnaci ze swoimi pocztami. W końcu słusznie zauważył, zdecydowana miażdżąca większość podkomendnych hetmana to nie kwarciani, tylko właśnie wojska panience. Chcą walczyć, ale zamiast tego hetman przystępuje do rokowań, bo wykorzystuje fakt, że rokowania zawsze dobrze idą, jak się ma wojsko za plecami, prawda? I wtedy widać, że nasze argumenty są zdecydowanie silne, jakoś łatwiej trafiają do przekonania. I te rokowania w sumie idą całkiem nieźle, jakieś tam były wypady Kantemira, ale na Podole takie ostrzegawcze, ale zawarto ten traktat pod Buszą, łamany przez Jarugą, na mocy którego właśnie Żółkiewski zobowiązał się do Mołdawii nie mieszać, kozaków poskromić, prawda? I Iskender Pasza łaskawie jakby stwierdził, że potem wyślecie posła wielkiego do sułtana, ale sułtan przebacza wam wasze wybryki, prawda? I przyjaźń niech dalej sobie rozkwita. No, oczywiście zawrzało niesamowicie, prawda? Wśród książąt o tym, że jak to znowu taka okazja. Teraz miał wojsko, nie pomógł w 15, nie pomógł w 16 i w 17 zupełnie, byśmy powiedzieli, no odpuścił całkowicie. No Turcy podyktowali swoje warunki, on jak gdyby nigdy nic nie przyjmuje. Co więcej, za chwilę rusza na kozaków, prawda? I tam bardzo zdecydowanie, prawda? Pod Olszanicą narzuca im ugodę. Rejestr tysiąc Mołojców, prawda? I spalenie czółen, zakaz wypraw na Morze Czarne i tak dalej. No podpisali wszystko, co trzeba było podpisać. Się wydaje chyba z góry przewidując, że tak tego nie wykonają. No ale można powiedzieć, hetman wykonuje obowiązki. No i rzeczywiście, jeżeli sobie przypomnimy, że w tym samym czasie wojska, które miały iść na Moskwę, no właśnie chociażby te Władysława, idą na Podole, żeby wesprzeć Żółkiewskiego, dopiero potem idą na Smoleńsk, że Szwedzi zajmują nam Parnawę, prawda? Czyli łamią rozejm i wznawiają działania wojenne, no to Żółkiewski jednak oczywiście myśli trochę szerszymi kategoriami, że po co nam kolejna wojna ta z Osmanami, prawda? W sytuacji, kiedy wojna z Moskwą jest niezakończona i kiedy zaczyna się wojna ze Szwedami. Mi trochę tutaj przypomina, nie wiem, czy on miał gdzieś tam w pamięci, tę politykę Stefana Batorego, który, pamiętacie być może państwo, kiedy się szykował na wojny na Połock i tak dalej, no to przecież w tym czasie kozacy wpadali sobie do Mołdawii. Nawet właśnie dyplomacja polska wprost mówiła do Turków, że to są kozacy opłaceni, podpuszczeni przez Moskali, którzy chcą wojnę wywołać między nami, prawda, żeby swoje sprawy załatwić. I słynny Iwan Podkowa, broniony niesamowicie przez szlachtę, bo taki dziel, nawet gospodarem stawmołdawskim, zostaje, żeby szybko osądzony i ścięty we Lwowie obecności czałsza tureckiego, czyli król ucina bardzo dobre okazje właśnie na Południowym Wschodzie, pacyfikuje, można powiedzieć, wobec Turków jest bardzo tutaj oględny i wręcz układny i niemalże czołobitny, prawda? Ale chce mieć spokój na Południowym Wschodzie, bo musi załatwić się z państwem moskiewskim. No a tutaj potem we Lwowie się doczeka się pomnika Iwana Podkowy, że prawda, bohater walk ukraińsko, ludu ukraińskiego, prawda, z Turkami, zabity przez polską szlachtę. No oczywiście nie przez polską szlachtę, tylko przez węgierskiego króla, byśmy powiedzieli, bo polska szlachta tego broniła, prawda, jako dzielnego Mołojca. Ale wracam do Żółkiewskiego. No, jakby chyba ta sama myśl, skończmy jedną wojnę, a dopiero zacznijmy następną. No panowie, prawda, tutaj myślcie trochę jakoś nad tym, co wy robicie. No i faktycznie, oczywiście wiemy, że 18 rok kozacy obłaskawieni ruszają właśnie na Moskwę. No, Hajdaczny, można powiedzieć, przeważa na korzyść Władysława ten kampanię, żeby w ogóle dotali do Moskwy. A to ciekawe, że Żółkiewski nie bierze udziału w tej wyprawie, tak? On jakby dowodzi Chodkiewicz, on się tutaj wymówił od kampanii. Ale jeszcze inna sprawa. Mamy świeżo po Buszy, jest wielka burza na Żółkiewskiego, prawda? Właśnie opozycja podnosi głowę, zbarascy i inni. No i na Sejmie oczywiście król go wtedy broni i pokazuje właśnie, no Stasiu, w takim razie teraz dam ci buławę właśnie wielką i za chwilę potem robię cię kanclerzem wielkim, bo już Żółkiewski sprawdził się jako regalista, wykonuje polecenia, nie próbuje się buntować. Co więcej, jest po prostu politycznie słaby, ponieważ ma dużą opozycję wśród magnatów, ergo będzie zależny od króla. O, i takiego hetmana to ja lubię i chcę, pomyślał sobie Zygmunt III i Żółkiewskiego hetmanem i kanclerzem zrobił. Notabene rozcieczył, jak wiemy, właśnie jeszcze z bardziej z Baraski, bo nie liczyli, prawda, jeden na buławę, drugi na kanclerstwo, a tutaj Stanisław ich ubiegł, mając 71 i ewidentnie
właśnie nie po wielkich zwycięstwach, prawda, kiedy wszyscy mówili, że no, należy mu się, tylko właśnie po klęskach, kiedy zawdzięczał awans wyłącznie łasce królewskiej, prawda, i wiedział, że no, król na niego liczy, prawda, słuchaj, ja się na tobie nie zawiodłem, prawda, mam do ciebie zaufanie i pracujemy dalej razem. No i pracowali. Rok 18 mamy Ornin, prawda, gdzie znowu jest ta sytuacja, jak wiemy, wojskowo Tatarzy nas po prostu omijają, Żółkiewski ma znowu liczną, ale niesforną armię. Ewidentnie widać, już traci chyba posłów wśród magnatów. No Tomasz Zamoyski, syn jego kolegi, prawda, znaczy preceptora, obozem własnym między innymi staje i Żółkiewski nie udziela mu pomocy, prawda, kiedy jest atakowany przez ordę. Niech się młodzik nauczy, prawda, to jak trzeba słuchać hetmana. No skończyło się fatalnie, mamy ten później tą jeszcze bardziej gwałtowny atak na hetmana na pierwszym sejmie, na sejmie zimowym 19 roku. Wiem, że jest tak poirytowany z mężem, że złoży nawet buławę, już dajcie mi spokój, prawda, no bo tam się broni, że musiał, że to były ostatnie siły Rzeczypospolitej, no gdybyśmy stoczyli bitwę i gdybym zginął, prawda, to Tatarzy by wszystko splądrowali, na co policja mówiła, że tak wszystko splądrowali, prawda, bez bitwy również, nie, 100 racji mielibyśmy powiedzieli. W każdym razie znowu król powiedział, absolutnie żadnej rezygnacji nie przyjmuje, Stanisław dalej będzie hetmanem, prawda, bo ja mam do niego zaufanie. No i w tym momencie widać, że Żółkiewski jest ewidentnie regalistą, tak, i tutaj wykonuje, znaczy współpraca jest już jakby idealna. W 19 roku są potężne kłopoty oczywiście z opłaceniem wojska. No ten plan, co profesor Nagielski słusznie zauważył w 16 roku, merytorycznie jak ktoś przemawia, to jest zawsze strasznie nudne, prawda, jak się wyłączają. W związku z tym nie udało się przeprowadzić zwiększenia armii, prawda, tudzież zwiększenia żołdu. Ciężko kogokolwiek zatrudnić. Ostatnio się Lisowczyków, prawda, bo oni właśnie wracają z Moskwy. I tych Lisowczyków no, jakby na Polsce Żółkiewski nie wypuszcza do Siedmiogrodu, wiedząc, że i wsparł tu politykę króla, że to może wywołać awanturę na międzynarodową skalę. I wywołał, prawda. Wiemy, że Gabor Betlen, książę Siedmiogrodzki, poskarżył się w Stambule na tych wrednych Polaków, którzy on już tutaj jeden zdobył, prawda, a oni mu tam przeszkadzają. No i oczywiście kozacy jak zwykle, prawda, mimo że posły Polski w Stambule, to oni dla towarzystwa, prawda, też, prawda, oczywiście zupełnie niezależnie sobie hulali po Morzu Czarnym. Słabo to wyglądało, no i młody sułtan Osman II jakoś potrzebował sukcesu, żeby, prawda, zamanifestować, że jest kimś i tam to są właśnie kwestie wewnętrzne osmańskie, jakieś tam reformy chciał przeprowadzać, no wszyscy pamiętali, że jak Mehmed II zdobył Konstantynopol, to potem wszystko mógł zrobić praktycznie, bo miał taką sławę, no i ta Polska się nadarzała. No i rok 20, wyprawa oczywiście znowu mołdawska i widzimy, że o ile Żółkiewski właśnie w 12 się nie miesza do Mołdawii, w 15, 16 nie, w 17 nie, a w 20 tak, prawda, idzie, bo uzgodniono oczywiście jest ta Rada Królewska, oczywiście z Zygmunt III, kanclerz Lipski, no i podkanclerz, przepraszam, dobrze pamiętam, i Żółkiewski, prawda, wkraczamy do Mołdawii, prowadzimy wojnę prewencyjną. Plan jest chyba z jednej strony to są te zamysły, prawda, być może, żeby odzyskać to, co kiedyś panował Zamoyski, tak, jeszcze w roku 1590 wkraczamy do Mołdawii i nad Dunajem walczymy z Turkami, bo i tak jest wojna nieunikniona. Z tym, że ciekawie tutaj właśnie rozegrano to, myślę, że bardziej polityk to zwyciężył w Żółkiewskim niż wódz, bo wkroczył do Mołdawii rzeczywiście. Wiemy, że Kaspar Gracjani dał posiłki bardzo znikome, prawda, na Żółkiewskiemu. Nie miał niestety kozaków, prawda, bo kozacy w tym czasie, tak jak profesor Nagielski zauważył, byli zajęci chronieniem patriarchy Teofanesa, którego notabene Stanisław chciał uwięzić jako działającego na szkodę Rzeczypospolitej. Więc pozbawił się jednego z sojuszników. Wojsk magnackich tam nie za dużo, ale też byli na niego obrażeni, prawda, i że no, jest to człowiek króla, prawda, w związku z tym nie rozumie naszych potrzeb, nie widzi chwili bieżącej, nie umie korzystać z okazji w ogóle, prawda, czyli można powiedzieć, dziadek się zestarzał, czego on to jeszcze szuka w tej Mołdawii. Ale właśnie Gracjani miał niezły pomysł, prawda, że jak już wkroczyliśmy, to trzeba kuć żelazo, póki gorące, uderzamy na Bendery, gdzie są wojska Iskendera Paszy, niszczymy je, prawda, mamy przewagę, a potem się rozprawiamy z Tatarami. Natomiast Stanisław przyjął wariant defensywny, czyli zajął Jascy, okopał się pod Cecorą tam w tych dawnych okopach Jana Zamoyskiego i swoich własnych, prawda, i postanowił powtórzyć sytuację sprzed ćwierć wieku, czyli doczekał się połączenia wojsk tatarskich z tureckimi, ktoś miał przewagę nieprzyjaciel, przyszli pod Cecorę i plan był taki, że staczamy bitwę, tak jak w 95 roku, pokazujemy, że nie da nas się oczywiście pokonać i narzucamy zwycięski traktat, czyli powiedzmy, chociażby tego Gracjaniego utrzymujemy na tronie jako lennika, prawda, Rzeczypospolitej, czyli bez dużego rozlewu krwi, można powiedzieć tak w miarę minimalistycznie załatwiamy sprawę. No i
Pewnie by się to może nawet i udało, bo mimo tej pierwszej klęski oczywiście w starciu na przedpolu Cecory i ucieczki przez Prut części wojska, to Żółkiewski zachował się bardzo godnie, można powiedzieć, bo nie uciekł, prawda, został z wojskiem. I znowu, ale wrócę do tematu osądził czy nie osądził, prawda, mamy rokowania z Turkami. Żółkiewski próbuje robić tak jak Zamoyski, tak? Czyli wymóc jak najbardziej korzystne dla Rzeczypospolitej układy, bo ostatnio podpisał sobie niekorzystne, ale ta sytuacja jest inna. Z Moskwą mamy zawarty zwycięski rozejm, Szwedzi na razie siedzą cicho, prawda? W związku z tym możemy sobie pozwolić na tutaj pokazywanie, jacy jesteśmy dzielni, prawda? I albośmy to jacy tacy, prawda? Chłopcy krakowiacy. No ale wiadomo, że Turcy zupełnie inne, prawda? Jakieś tam warunki sobie stawiali, jak to zwykle. No i Żółkiewski zażądał, żeby mu Kantemira wydać, prawda, jako zakładnik. To było nie do przyjęcia oczywiście dla strony tureckiej, jakby oznaczało zerwanie rozmów. I tak generalnie właśnie się zgadzam z tego, że po prostu nie chciał podpisywać kolejnego byle jakiego traktatu, prawda, który pozwolił mu wyjść z wojskiem, ale znowu się może fala hejtu wylała na niego, że proszę bardzo, jak nawet wkroczył tej Mołdawii, to też niczego nie zwojował, prawda, czyli no co on tu jeszcze, prawda, czas na emeryturę. No i wiemy, że odwrót taborem to był Majstersztyk, który no niestety, podobnie jak Rydz Śmigły spod Kijowa się w 20 roku wycofał 300 lat później, prawda, tak tutaj byliśmy blisko sukcesu. Niestety się nie udało. No znowu i ta sprawa osądzenia bądź nie osądzenia winnych zamieszek i łupiest, prawda, pamiętnej nocy i przeprawy przez Prut samowolnej. No nie osądził ich w obozie, prawdopodobnie myślę tak, że nie chciał jeszcze bardziej mamy wroga na karku, tak? To chyba nie jest czas na sądy i teraz, prawda, i ścinanie głów, prawda, no bo już towarzystwo pokazało, co potrafi. Tylko właśnie, być może nie był myśl konsekwentny do końca i w ogóle ich nie sądzić, prawda? Czyli cieszmy się, że wychodzimy, będzie dobrze. No, pytanie, no został trochę postawiony właśnie tego 6 października w takim bardzo ciężkim położeniu, no bo ludzie chcieli osądź, on nie, prawda? No i w związku z tym zapowiedział sąd w Polsce, że będzie bezpiecznie. No i wiemy, jak to się skończyło. Dobrze, kończę, bo widzę, że już przedłużam. W każdym razie, podsumowując, tak, mi się wydaje, że po pierwsze, myślał rzeczywiście kategoriami męża stanu. Znaczy, nawet mając możliwości działania wbrew królowi, nie działał. Nawet jeżeli się z królem nie zgadzał, to chociażby podsumowując, no odjechał, niech król robi swoje, prawda, nie będę pomagał w tym, w czym się nie zgadzam, ale nie będę działał wbrew. Dlatego uważam, że był statystą. Na to, że był regalistą, tak? No uważał, że jednak no, król odpowiada za jest najważniejszą osobą w państwie, politykę zagraniczną kreuje i chyba Żółkiewski miał takie poczucie, że no jednak należy współpracować z monarchą po prostu dla dobra państwa. Dla własnego też, bo przy okazji się wzbogacił w różnego rodzaju nadaniach. Ale no, nie widzimy, nie szedł na ostre, prawda, z królem, który no, miał swoje wady, prawda? Bywał bardzo niepopularny w Rzeczypospolitej, tak? A mimo wszystko Stanisław, kiedy się też z tym niepopularnym królem związał, to przyjął na siebie część właśnie tej niepopularności, byśmy powiedzieli, za co zapłacił poniekąd właśnie brakiem wsparcia strony magnatów w ostatnich latach życia. Dziękuję uprzejmie za wytrwanie i wytrzymanie mojej tej prelekcji, za wysłuchanie i oddaję głos pani przewodniczącej. Dziękuję bardzo. Ja nie przerywałam wcześniej, dlatego że chciałam, żebyście Państwo mieli w momencie, kiedy będziemy mówić, jak pamiętano Żółkiewskiego, jak on chciał sam, żeby go pamiętano, jak rodzina dbała o to, jak żeby go zapamiętać, to najpierw chciałam, żebyście Państwo wysłuchali, co zdziałał w ciągu tego życia, na jakie problemy był narażony, na jakie dylematy, na trochę można powiedzieć skazany na życie w cieniu wielkich no, takich indywidualności jak Jan Zamoyski czy Zygmunt III. I wtedy, kiedy był w ich cieniu, to właśnie odnosił największe sukcesy, a w momencie, kiedy działał samodzielnie, to bywały różne problemy zarówno natury politycznej, jak i militarnej. Proszę Państwa, teraz mamy troszeczkę czasu na dyskusję. Bardzo proszę o zadawanie pytań na czacie. Natomiast jeśli ktoś z referentów, bardzo proszę, pan profesor Dybaś, to przez podniesienie ręki. Bardzo proszę o zadanie pytania. Ja mogę, tak? Tak, bardzo proszę. Ja bardzo dziękuję za te wspaniałe referaty, które mogły być przedmiotem bardzo długiej i ciekawej dyskusji, a chyba na nią za bardzo czasu nie mamy.
ale chciałbym zwrócić uwagę na parę rzeczy, które pojawiły się w obu tych referatach. Jedna rzecz zasadnicza, która mnie zawsze uderza, jeżeli patrzymy na osobę Żółkiewskiego, to jest to, że to był człowiek, który swoją długością życia, a także tą taką dynamiką awansów dość zdecydowanie różnił się od innych przedstawicieli tej epoki. I to zresztą panowie obaj podkreślili, to jest bardzo ciekawe zjawisko, jeżeli spojrzymy na jego współczesnych, trochę wcześniejszych, chociażby Zamoyskiego i zwłaszcza późniejszych, to oni zazwyczaj krócej żyli. Dlaczego, to jest inna sprawa, ale myślę, że to jakieś znaczenie w tym miało. Ja mam jedno pytanie, to znaczy jedno mam pytanie do profesora Nagielskiego właśnie odnośnie do bitwy pod Kłuszynem, bo ja się ostatnio troszeczkę tym zajmowałem przy okazji jakichś tam przygotowywania zajęć i chciałem właśnie zapytać, jak bitwa pod Kłuszynem jako ten jeden z takich klasycznych triumfów kawaleryjskich staropolskiej szkoły czy staropolskiej sztuki wojennej, jak on się twoim zdaniem, Mirku, rysuje na tle innych tego typu zwycięstw, bo jak właśnie czytałem o Kłuszynie, to po pierwsze zwróciłem uwagę to, co zresztą ty też powiedziałeś, że tam było to takie wielokrotne szarżowanie, żeby pokonać przeciwnika, a druga sprawa to była kwestia tego już zderzenia z tą bardziej nowoczesną sztuką wojenną zachodnioeuropejską ze strzelającą piechotą, więc to jest takie moje pytanie na tle innych zwycięstw. Natomiast co do referatu pana profesora Milewskiego, bo tu jakby mieliśmy dwa referaty, które z jednej strony traktują o Żółkiewskim jako wodzu, z drugiej strony o polityku i w zasadzie można, to jest o tyle ciekawe, że to są dwa wątki kariery bardzo, bardzo, bardzo ważne i takie niejednoznaczne i to jest chyba najciekawsze w tym wszystkim. Ja się zastanawiam, czy w przypadku Żółkiewskiego nie powinniśmy uwzględniać jeszcze tego, że on był może pewnym bardziej idealistą, wizjonerem, intelektualistą. I to jest jakby jego chyba sposób myślenia, który chyba jest bliski temu, co pan profesor Milewski określa jako statystę, jako męża stanu, jako kogoś, kto generuje koncepcję. Koncepcja rosyjska, jeżeli na nią patrzymy, oczywiście budzi duże wrażenie, ale pan tutaj znakomicie pokazał pewne, jakby to powiedzieć, realno-polityczne uwarunkowania możliwości realizowania tego typu koncepcji. To tyle tytułem komentarza, czy ewentualnie jakiegoś drobnego pytania. Dziękuję bardzo. Czy mam się wyłączyć? Dziękuję. Nie, myślę, że tutaj kilka osoby, które zadają pytanie i odpowiada. To może tak teraz w kolejności, jak były kierowane pytania, najpierw profesor Nagielski, a potem będzie odpowiadał pan profesor Milewski. Także bardzo proszę o włączenie kamer i włączenie mikrofonów i w takiej kolejności odpowiadanie na pytania. Dziękuję za to pytanie, koledze. No bo rzeczywiście, jeśli mówimy o dowodzeniu oczywiście przez Żółkiewskiego pod Kłuszynem, to doskonale był zorientowany w różnicach, tak, jeżeli chodzi o wyszkolenie, uzbrojenie wojsk moskiewskich i wojsk cudzoziemskich na żołdzie moskiewskim. I doskonale wiedział, że najwartościowszą siłą całej tej armii są wojska te kilkutysięczne, zgodnie z układem z Karolem IX, czyli Korpus de la Gardiego. Głównie uderzenie początkowo poszło właśnie na wychodzące z obozu wojska te cudzoziemców i te szarże spowodowały, no bo najpierw trzeba było kobyliny, czyli oczywiście przeszkody te drewniane usunąć, żeby te chorągwie mogły korytarzami wbić się w szyki przeciwnika. Kiedy Szein zauważył, że po pierwsze cudzoziemcy i niechętnie i cofają się do obozu, no to już wiadomo, że przy pierwszych stratach podjął decyzję wycofania się. Ale jeszcze jedno szczęście miał w tym wszystkim Żółkiewski, na co zwracają uwagę historycy. Otóż Szein nie wypłacił żołdu tym wojskom cudzoziemskim, którzy no, pozbawieni tego żołdu niechętnie w ogóle walczyli i jak wiemy część z nich przeszła później do służby Rzeczypospolitej, a inni dostali aprzyt zwolnienie ze służby. Natomiast majstersztykiem było to, że Żółkiewski tu zmusił do tak dużego wysiłku szarżujących chorągwie, które niektóre, jak to
pamiętnikarze twierdzą, szarżowały kilkanaście razy i to już po kozacku. Dlatego, że w pierwszym starciu straciły drzewka, a w późniejszym oczywiście nawet koncerze. Później walczyli po kozacku tylko szablami. A więc walka trwała bardzo długo, aż do w zasadzie spowodowania, że oddziały cudzoziemskie wkroczyły do swojego obozu, co było znakiem dla Szejna po pierwszych stratach również oddziałów moskiewskich, bo uderzyło drugie skrzydło, do generalnie permanentnej ucieczki i stąd między innymi ta bitwa jest takim klasycznym wzorcem świetnej koordynacji działań poszczególnych pułków jazdy przez Żółkiewskiego, bo siły były, Sikora podaje, że nawet 1 do 10 lekko przesadza, bo armia carska była słabo wyszkolona, złożona głównie z chłopów i bojarów, takie pospolite ruszenie, bo jeszcze nie jest czas na pułki nowego stroju, bo to są czasy późniejsze, ale głównie Szejn zakładał tu opór tych jednostek cudzoziemskich de la Gardiego złożonych z kondotierów, bo byli tam i Szwedzi, i Francuzi, i Niemcy, i Anglicy, a więc ludzie, którzy żyli z wojny, a więc byli to zawodowcy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To teraz jeszcze proszę o odpowiedź pana profesora Milewskiego. Dziękuję za pytanie. Jest bardzo cenna uwaga, ponieważ ja zawsze uważam, że należy jakby zrozumieć wszystkim historię i co się dzieje, prawda, wokół nas. I teraz to, że Żółkiewski był statystą egoistą, dlaczego nim był, prawda? I to jest pytanie jakby o pewne pryncypia jego postępowania. I faktycznie, ja się absolutnie zgadzam, że on właśnie wychowany, mimo że nie odbył studiów oczywiście zagranicznych, ale był wychowany jednak w takim duchu renesansu, takiego człowieka, bardzo lubił historię starożytną czytać i uważał się właśnie za polityka, chciał być politykiem dużego formatu, na wzór rzymski, prawda, taki antyczny, który dba o ojczyznę. Sam wielokrotnie będę mówił też o potrzebie śmierci za ojczyznę. Niestety go to jakby nie ominęło. I myślę, że właśnie to jest jakby też takie pewne źródło, że pewnych jego zachowania, kiedy on na przykład widzi, że korzyść własna nakazywała postąpić inaczej, a on jednak postępuje właśnie według przyjętego wzorca, wynika właśnie z tego, że miał odpowiednie wychowanie i pewne poglądy w miarę niezmienne, a wydaje mi się, że być może im był starszy, tym bardziej pryncypialny się robił, prawda, pod koniec życia. No i to chociażby spowodowało, że nie mógł się dogadać praktycznie z ludźmi, którzy myśleli już zupełnie po nowemu, dla których na przykład korzyść własna, czyli bezpośredni interes tu i teraz są ważniejsze i dla nich po prostu była jakby rozmowa z człowiekiem z innej planety, który mówi jakimś dziwnym językiem, prawda, i no się po prostu nie dogadywali, tak, i to jest bardzo rzecz charakterystyczna właśnie dla Żółkiewskiego i przywołali znowu Zamoyskiego i jego synek powiedzenie, że takie będą Rzeczypospolite, takie ich, prawda, snów chowanie, to faktycznie Żółkiewski ewidentnie jest przykładem tego, że pewne wzorce i postawy przyjęte w młodości, prawda, i zachowanie były przez niego realizowane do końca życia. Fakt, że był że przez długie lata mężem jednej żony, prawda, to też coś o nim mówi, prawda. Dziękuję.